Dzień dobry, dzień dobry. Jest głośno, a to dlatego, że się dzieje pierwszy dzień pracy i malowania w naszym mieszkaniu. Panowie już są, działają w sypialni. Ja dzisiaj, tak jak widzicie, po roboczemu, ale trzymajcie kciuki, żeby to był pierwszy dzień i ostatni dzień, czyli żeby wszystko udało się dzisiaj zrobić. No powiedzcie, jak tu nie kochać tego kota? Kota tego, który się tutaj uwalił na farbie, na tych wszystkich brudach po prostu, no. I odpoczywa. Tak, Pipeta? Pipeta! Dobrze ci tu? Dobrze ci tu, kotełku? Dzień dobry, moi drodzy, w kolejnym dniu. Słuchajcie, jest już po remontach. Całe szczęście jest już po remontach, odmalowane. Co prawda, czeka nas jeszcze wymiana kaloryfera, ale na razie to, powiedzmy, odłożymy sobie może na koniec miesiąca. Natomiast muszę się zająć oczywiście ogarnięciem jeszcze mieszkania, posprzątaniem, domyciem pewnych miejsc, poprzestawianiem ich i tak dalej, ale jest tak gorąco, słuchajcie, jest tak gorąco, jest taki upał dzisiaj, że chodzę po prostu bez makijażu, natomiast zrobię zaraz obiad, a później jednak zrobię sobie lekki makijaż, bo widzę się dzisiaj z Magdą Meg na kawusi, zawieźć jej kubeczek. Prezent, wreszcie się spotkamy, także delikatny makijaż zaraz sobie tutaj też zarzucę, żeby nie wyglądać tak strasząco, że tak powiem. I pokażę wam później, co mam na sobie, jak wyglądam cały mój dzisiejszy strój, ale matko, jest tak gorąco! Gotowa do wyjścia. Obiecałam, że się pokażę, więc jestem. Zrobiłam sobie taki delikatny makijaż. Słuchajcie, robiąc ten makijaż, po prostu się rozpływałam. Okulary Gucci. Naszyjnik Wecji. Kombinezon. Z kieszeniami. O! Z takiego fajnego, przewiewnego materiału. Jest ze sklepu Pauza chyba, jakoś tak się nazywa ten sklep. Taki internetowy butik. Torba Michael Kors, w której mam rzeczy dla Magdy. Sandałki Tommy Hilfiger. Gotowa do wyjścia. Jadę spotkać się z Magdą. Wreszcie. Jest espresso tonik. Jest matcha. Są prezenty, jest i ona! Patrzcie, jaka piękna! Dzięki, dawno mnie to nie było u ciebie. Dawno ciebie nie było, w ogóle dawno się nie widziałyśmy, więc słuchajcie, nie przedłużam, bo musimy nadrobić bardzo wiele tygodni. Przed nami. Pomyślałam sobie, że wejdę jeszcze dzisiaj do mojej ulubionej kwiaciarni i kupię w tym roku pierwsze słoneczniki. Mieszkanie, słuchajcie, odmalowane, odświeżone, no to muszą się pojawić też kwiaty. Świeże oczywiście. I zobaczcie, jaki piękny bukiet. Jeszcze wam pokażę w domu już w całości, jak się prezentuje. Słuchajcie, ja nie narzekam na pogodę. Ale nie znoszę upałów. Jest po prostu tak gorąco, tak duszno. Właśnie wyszłam spod prysznica i będę teraz zmywać sobie resztki mojego makijażu. Tak naprawdę mówiłam wam, że dzisiaj zrobiłam sobie taki delikatny makijaż, ale oczywiście zawsze, bez względu na to, czy jest to delikatny makijaż, czy nie, oczywiście, że używam filtry i muszę dobrze doczyścić moją skórę. Dzisiaj będzie to olejek hydrofilowy do demakijażu, oczywiście od marki Slavia. Uwielbiam ten produkt, bo naprawdę cudownie on pracuje na skórze, rozpuszcza wszystko. Jak widzicie, ja już sobie zmyłam sobie oczy przed wejściem pod prysznic, żeby jeszcze sobie tutaj doczyścić, bo nie lubię po prostu, jak robi się taki efekt pandy. Ale te resztki makijażu, które mam, muszę dokładnie doczyścić. Zawsze, słuchajcie. Jak widzicie, najpierw nakładam na brudną skórę olejek, masuję troszkę, żeby on dokładnie mi tutaj wszystko rozpuścił, wszystkie pozostałości właśnie tego makijażu. I teraz będę go łączyć z wodą.
jeszcze sobie, o zobaczcie, on się zmienia w taką emulsję. Jeszcze sobie tutaj dokładnie popracuję na skórze. No, ale dlaczego mówiłam o tym, że są takie upały i ich nie znoszę, bo po prostu tu wiecie co? Czuję się pod koniec dnia taka zmęczona po prostu tą pogodą, tymi upałami, że mam ochotę położyć się do łóżka i iść spać, mimo tego, że jest jeszcze wczesna godzina, bo jest chyba około 9. Ale w nocy też mi się źle śpi i włączamy sobie Dysona na tryb nocny, żeby nam trochę chłodził w sypialni. Ale mimo wszystko, po prostu po całym dniu, po tym zmęczeniu, to jest jakaś katastrofa. Dobra, teraz muszę doczyścić skórę, usunąć ten olejek, więc tutaj zadziałam mokrym ręczniczkiem Tami. W ogóle jestem po cudownym spotkaniu z Magdą. Cudownym, powiem wam. O, zobaczcie, jeszcze ile tego tutaj było, widzicie? Poczekajcie, zaraz może tak będzie lepiej widać. O! O! Ile tego jeszcze na tej skórze było? Jestem po cudownym spotkaniu z Magdą. Wiem, że wybiera się teraz niebawem na mały wyjazd. Może nie taki mały wyjazd, ale nie będę wam zdradzać szczegółów. A później, mamy plan, że będziemy nagrywać kolejne filmy dla was. Jeszcze zanim ja wyjadę na wakacje do Włoch. No i dobrze. I teraz tak, pierwsza warstwa oczyszczona właśnie przy pomocy tego olejku. To teraz biorę się za domycie skóry, czyli widzicie, ja dalej działam i dalej ją oczyszczam żelem myjącym, cudownym, nawilżającym, chłodzącym, o przyjemnym zapachu, również od Slavia Cosmetics. Słuchajcie, tak przy okazji wam przypomnę, bo czasami o to pytacie, ja mam cały czas aktywny kod, to jest stały kod COCO10, który wam daje 10% zniżki na wszystkie produkty marki Slavia Cosmetics, więc on jest cały czas aktywny, żebyście o tym po prostu pamiętali, tak wam przypominam. O, ale on pięknie pachnie, tak delikatnie i lubię właśnie w nim to, że on super tutaj doczyszcza skórę, ale też nie pozostawia takiego efektu ściągnięcia, który czasami może się pojawiać przy niektórych kosmetykach, bo ma naprawdę wspaniałe, delikatnie myjące substancje powierzchniowo-czynne. Zmywam. Czekajcie chwilę, schowam się. Dobra, teraz wezmę mój drugi ręczniczek i osuszę sobie skórę. Hej, już do was idę. Teraz zostanie mi dokończenie mojej pielęgnacji, czyli tonizacja. Może dzisiaj wieczorem zrobię sobie maseczkę nawilżającą. Pamiętajcie, że w takie upały, w takie upalne dni to nawilżenie jest naprawdę bardzo istotne, bardzo ważne, bo usuwamy wodę z naszego organizmu, ale też ucieka ona, woda z naskórka ucieka przez ten naskórek, więc warto też zadbać o to, żeby było to nawilżenie. Ja oczywiście mam teraz w te upały też kilka takich produktów, które ze sobą noszę. Tak się zastanawiam, ostatnio wpadł mi taki pomysł do głowy, żebym wam zrobiła taką rolkę i pokazała, jakie kosmetyki, takie must have na upały, na lato zawsze mam przy sobie. Co wy na to? Dajcie znać w komentarzu. Dobrze, słuchajcie, to ja kończę. Zabieram się za resztę pielęgnacji. I myślę, że jeszcze się spotkamy jutro, bo to będzie taki vlog z kilku dni. O tak, wieczorne pieszczochy, kota. Kota, tak, na balkonie. Kota. Kota, patrzcie. Łapa jest. Jest łapa. Kota. Kota, o tak. Po brzuchu, widzicie łapę? Widzicie łapę? Dzień dobry bardzo w kolejnym dniu. Tak sobie pomyślałam, że pokażę wam prezent, który dostałam wczoraj od Magdy. A dokładnie zawartość tej torebki. Co wy na to? Otóż moi drodzy, Magda doskonale wie, co lubię, czego potrzebuję, co u mnie musi być zawsze w zapasie, a są to oczywiście płatki pod oczy. I teraz słuchajcie, najlepszy numer jest taki. Pierwsze płatki.
To są te, które Wam pokazywałam, które sobie kupiłam i aktualnie stosuję. Czyli właśnie te wspaniałe, bo już mogę powiedzieć, wspaniałe hydrożelowe płatki, które cudownie nawilżają, są zatopione w płynie w takiej ilości, że jak wyciągam te płatki, to jeszcze muszę, słuchajcie, je tak strzepać, żeby spłynął cały te, spłynęło to serum, bo jest go po prostu za dużo. Więc cieszę się bardzo, że Magda pomyślała o tym, by zrobić mi zapas tych płatków. Drugie płatki, które Magda przetestowała, mówi, że są bardzo fajne. Zobaczymy, nie znam ich, zobaczymy, jak się sprawdzą. A z kolei to jest coś, co sama chciałam sobie kupić i wspominałam Wam o tym, że podpatrzyłam u Magdy, rozmawiałam z Magdą na ten temat. Jak chciałam już kupić sobie tą właśnie taką maseczkę pod oczy, płatki pod oczy, to okazało się, że są wykupione. I Magda zrobiła mi prezent. Patrzcie, mam swoje opakowanie. I wiecie co? Od razu zrobimy ich test. Powiem Wam, że opakowanie jest duże. Tu mamy wszystko fajnie opisane, co i jak. Co prawda widzę, że jest tutaj 10-15 minut. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Ale zobaczcie, to jest hit. Takie malutkie szczypce do wyciągania płatków. I to powinno być zawsze w płatkach, w takich opakowaniach. Bo te łyżeczki, które znajdziemy w opakowaniach, powiem Wam szczerze, kompletnie mi się nie sprawdzają. Ja nie potrafię tymi łyżeczkami wybierać tych płatków z opakowania. A to będzie na pewno o wiele, wiele lepsze. I cieszę się bardzo, że mam tutaj właśnie dołączone te szczypce, więc zaraz zobaczymy. I słuchajcie, od razu sobie je nałożę. Otworzę teraz, bo zapewne są tam zabezpieczone w środku i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. No moi drodzy, przecież to wygląda jakby odrobinę luksusowo. Patrzcie, jak to fajnie jest zapakowane. Jest tam płyn w środku. Wyciągnęłam tą pęcetkę, te szczypce. I zobaczcie, to nie są płatki hydrożelowe, tylko to są takie płatki materiałowe, widzicie? Naprawdę fajne. Dobra, nakładam je pod oczy i zobaczymy, jak będą przylegać. No, zobaczcie, bardzo fajnie wyprofilowane. Super nam tutaj fajnie pasują. Przylegają idealnie. Bardzo mocno nasączone. No, ale też od razu zauważyłam, nie są intensywne w zapachu. Ładnie przylegają do skóry, bardzo mokre, więc myślę, że spokojnie te 10-15 minut będą sobie tutaj pod skórą leżeć. Zobaczcie. O, widzicie to? Nic nam tutaj nie zjeżdża, nie ściąga. No Magda, jak to oglądasz, to powiem Ci, że jak na razie to miałaś rację. Rzeczywiście są fajne te płateczki. Zobaczymy, wrócę do Was za 15 minut i powiem Wam, jak efekty. Minęło 15 minut i powiem Wam, że te płatki bardzo fajnie tutaj zaschły, ale są jeszcze delikatnie mokre. Zobaczymy, jak skóra pod nimi. O, widzicie, jaka piękna, błyszcząca. Jest jeszcze delikatnie wilgotna, ale super jest nawilżona. No, tak delikatnie wygładzona, zaróżowiona. Podoba mi się. Chyba będę teraz testować codziennie i sprawdzać, jaki będzie efekt. Na pewno za jakiś czas dam Wam znać. Jestem już gotowa do wyjścia, więc zaraz Wam powiem, co mam na sobie, ale słuchajcie, miałam być dzisiaj, właśnie w tej chwili, już powinna być na konferencji prasowej, trychologicznej, bardzo zresztą ciekawej. Natomiast przez te wszystkie remonty, które nam się nałożyły, i nadmiar pracy i wszystkiego tak naprawdę, słuchajcie, nie wyrabiam się i po prostu nie wyrabiam się z robotą, nie wyrabiam się z niczym, więc stwierdziłam, że jednak nie jadę i ogarnę to, co muszę ogarnąć, czyli najważniejsze rzeczy, w tym jadę za moment do weterynarza na kontrolę z pipetą, bo muszę to zrobić, zobaczymy, czy nie zmienimy jej leków, jak to wszystko będzie wyglądało, a później jeszcze ogarnąć kilka innych spraw. Z kolei mogłabym przełożyć pracę na weekend, bo dzisiaj mamy piątek, ale jutro wyjeżdżamy i nie będzie nas przez cały weekend, więc nie dam rady zabrać ze sobą pracy. Nawet szczerze mówiąc, słuchajcie, jestem zmęczona i nie chciałabym tej pracy brać ze sobą, więc muszę to wszystko dzisiaj troszkę ogarnąć i stąd też nie jadę właśnie na event. Ale
Ogarnę za to wszystko to, co mam do zrobienia, więc już Wam pokazuję, co mam dzisiaj na sobie. Okulary Prada takie, te brązowo-czarne. Naszyjnik z czarnych takich kameczków ze złotem z Wecji. Bokserka brązowa, nie pamiętam skąd, chyba z Zary albo z Mango, którą kupiłam kilka lat temu i zestawiłam ją z tymi spodniami brązowo-czarno-beżowymi, które sobie ostatnio kupiłam w Mango i Wam je pokazywałam właśnie na wyprzedaży. Do tego worek Ochnik, idealny, żeby zapakować tutaj rzeczy i pojechać z tym do weterynarza. A jeszcze buty. Buty mam dzisiaj klapki skórzane z Ippo Mare. Uwielbiam do nich wracać latem. To są najwygodniejsze buty, naprawdę, uwierzcie mi, idealne. Więc tak, słuchajcie, się prezentuję. Dzisiaj biorę kota i jadę. Wracając do domu, złapałam kuriera, który przyniósł mi paczucha z Bandi, więc już otwieramy i sprawdzamy, co tutaj takiego fajnego jest. Chociaż ja już się domyślam, co tutaj jest. No, oczywiście, jak zawsze, pięknie zapakowane. I widzicie to? Body care, czyli wreszcie w ofercie Bandi pojawiła się pielęgnacja do ciała. No wreszcie, po prostu słuchajcie, ja tyle na to czekałam, bo tak naprawdę oferta jest bardzo szeroka. Jest dużo świetnych produktów do pielęgnacji twarzy. Są produkty z linii trychologicznej do pielęgnacji włosów. A nie było tak naprawdę nic do pielęgnacji ciała. I wreszcie mamy, zobaczcie, będzie w ofercie dostępny balsam do ciała silnie nawilżający, emulsja do ciała silnie antycelulitowa i, uwaga, masło do ciała silnie regenerujące. Czekajcie, zaraz zobaczymy, co tutaj fajnego jest. Wszystkie trzy produkty, tak, ale co ja tutaj dostałam? Co to takiego jest? A, bandaże do owijania przy celulicie i nie tylko. No fantastycznie, bardzo dobrze znam takie bandaże, chociaż nie tak zapakowane, ale tego typu bandaże super sprawdzają się właśnie, kiedy chcecie sobie popracować na przykład na nadmiarze tkanki tłuszczowej, na przykład na udach, albo na brzuchu, albo na ramionach. I wtedy nakładacie produkt, owijacie się takimi bandażami. Czyli robicie też troszeczkę coś na zasadzie takiej okluzji. Może kiedyś zrobię Wam taką prezentację i pokażę Wam, jak to poprawnie robić, bo pamiętam jeszcze, już na studiach uczyli nas, jak właśnie robić coś takiego, czyli takie zabiegi body wrapping i nie tylko, właśnie z bandażami albo z folią. No i patrzcie, mamy to. Mamy wszystkie trzy produkty. Bardzo ładnie zresztą one wyglądają. Bardzo ładna ta szata graficzna. Czekajcie, co my tutaj mamy? Mamy tutaj emulsję, która ma bardzo fajny składnik. 1% kwas ksymenowy, troksyrutynę, kwas hialuronowy i czynniki wzrostu komórkowego. Zobaczcie, tutaj w silnie nawilżającym mamy 3% azeloglicynę, trehalozę, kwas hialuronowy i peptydy, a z kolei w masełku regenerującym mamy 3% kwas laktobionowy, fitoceramidy, niacynamid i witaminę E. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą konsystencje. To co, może sprawdzimy od razu? A może zrobimy taki test? Tak. Dajcie znać, czy macie ochotę, żebym na przykład w następnym filmie zrobiła dla Was taki test, albo zrobiła oddzielny film, gdzie pokażę Wam, jakie mają konsystencje te produkty, opowiem Wam o zapachach, opowiem Wam o tym, jakie dokładnie tutaj mamy składniki. No, co Wy na to? Bo powiem Wam szczerze, że mnie bardzo to interesuje. W ogóle kiedyś ktoś mi napisał, że bardzo mało mówi się o produktach pielęgnujących do ciała, więc to jest okazja do tego, żeby może zrobić właśnie taki film dla Was o tych kosmetykach do ciała. Co Wy macie? Co myślicie na ten temat? Dajcie koniecznie znać. Może przy okazji też pokażę Wam, jak zrobić sobie taki domowy zabieg właśnie z takimi bandażami na celulit. Ale słuchajcie, mamy to.
mamy jeszcze kod zniżkowy. Z tego co ja tutaj widzę, kod KOKO20 ważny do 31 lipca. Więc nie wiem tylko, czy on jest na wszystko. Musiałabym napisać do Bandi i zapytać się, czy ten kod zniżkowy jest tylko na te produkty, czy na wszystko. Jeśli będziecie robić zakupy i korzystać z tego kodu, to dajcie mi proszę znać, czy wszedł Wam tylko na przykład na produkty pielęgnacyjne, albo wszedł Wam na wszystko. Bo też jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście czekam na Wasze komentarze, co robimy z tymi produktami Bandi. Czy robimy oddzielny film, czy robimy to w daily vlogu, czy robimy test. Dajcie proszę koniecznie znać. Zanim jeszcze zacznę się pakować na jutrzejszy wyjazd, to szykuję właśnie paczkę, która poleci do jednej aktywnej osoby w czerwcu. Z czerwca, może nie w czerwcu. No tak, bo Wy już będziecie oglądać ten vlog w lipcu, początek lipca, więc to jest paczka dla właśnie tej aktywnej osoby. Paczka niespodzianka. Jeśli jeszcze nie wiecie, to co miesiąc wybieram jedną aktywną osobę. Bez względu na to, gdzie się udziela, bo biorę tak naprawdę pod uwagę wszystko. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Wiem, że niektórzy z Was nie mają konta na Instagramie, więc udzielacie się tutaj na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Po prostu biorę pod uwagę aktywność. I co miesiąc wybieram jedną osobę. Co prawda w maju bawiliśmy się co tydzień, ze względu na to, że były moje urodziny, ale teraz wróciliśmy do normalnego trybu, czyli w czerwcu ta paczka niespodzianka kosmetyczna poleci do jednej osoby, a z kolei w lipcu do następnej. Więc jeśli chcecie wziąć udział w tej zabawie, to od razu mówię, liczy się Wasza aktywność. Wszędzie. Wszędzie tak naprawdę. A paczki są całkiem fajne. No oczywiście, że rozrabiaka mi tutaj towarzyszy przy organizacji paczki. Tak? Rozrabiaka? No? Przywitaj się ładnie. Poranek był u pani doktor? No, na szczęście wszystko dobrze, tak? Jest coraz lepiej. Tak, Pipeta? No. Ta walizka może oznaczać tylko jedno. Kończę vloga. I biorę się za szykowanie na jutrzejszy wyjazd. Gdzieś koło godziny 11 ruszamy w trasę na rodzinny weekend, więc nie zabieram ze sobą kamery. Mam zamiar troszeczkę odpocząć, ale dosłownie troszeczkę. Ale chyba najlepsze będzie to, że będę się bawić z całą rodziną, z większością rodziny na weselu, rodzinnym weselu. Także słuchajcie, kończę. Wyglądam jak poszal się Boże. Oczywiście dom w rozsypce, więc zaraz będę go ogarniać. Walizkę ogarniać, siebie ogarniać i kończyć tego vloga, bo trzeba go złożyć. Także dziękuję Wam, kochani, za tych kilka dni. W sumie to chyba 3 dni nagrane w jednym vlogu. Dajcie znać, czy podoba Wam się też taka koncepcja. Czy chcielibyście, żebym też coś takiego tutaj wstawiała na kanale. No, dziękuję za Waszą obecność, jak zawsze, za każdy komentarz, za każdą łapkę w górę, za to, że jesteście, po prostu, za to, że jesteście, że mnie wspieracie, że oglądacie. No i co, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!